Jedną z najlepiej zachowanych rezydencji klasycystycznych w Polsce jest pałac w Białaczowie w Opoczyńskiem. Po rozbiorach i upadku państwa polskiego nastąpił zmierzch świetności Warszawy, tego ośrodka władzy i kultury. Tam, wokół dworu Stanisława Augusta, koncentrowały się nurty nowej mody w sztuce, odwoływania się do klasycznych wzorów antyku. Gdy zabrakło króla pod moskiewską pozostającego strażą, dostojnicy Rzeczypospolitej jęli tłumnie opuszczać stolicę i przenosić się na wieś. Tak też uczynił Stanisław Małachowski, marszałek Sejmu Wielkiego. Tu, w Białaczowie, umyślił wznieść swą siedzibę. Projektowanie powierzył twórcy warszawskiego belwederu, Jakubowi Kubickiemu. Ten wywiązał się z zadania, komponując budowlę łączącą w sobie zakorzenione już tradycje baroku i surową elegancję klasycyzmu. Barokowym elementem jest ukształtowanie zespołu pałacowego. Korpus główny łączą z oficynami dwie półkoliste galerie. Całość tworzy plan podkowy wokół obszernego dziedzińca z bramą na osi pałacu. Obszerność tę wymuszała moda, ale i względy praktyczne. Manewrowanie pojazdami zaprzężonymi w czwórkę, a czasem w szóstkę koni wymagało miejsca. Stąd wytyczanie dróg dojazdowych do głównego korpusu było oparte na owalu opasującym rozległy gazon. Pałac mieścił tylko pomieszczenia mieszkalne rodziny właściciela. Mieszkania oficjalistów, służby lokowano w oficynach. Szczególnie charakterystyczne było sytuowanie kuchni w tychże oficynach. Czyniono tak z dwóch względów: dla uniknięcia przykrych zapachów kuchennych oraz zmniejszenia groźby pożaru od palenisk. Dekoracja zewnętrzna jest ograniczona do czterokolumnowego portyku dźwigającego trójkątny tympanon. Całość świadomie nawiązuje do frontonów antycznych świątyń. Trzony kolumn są żłobkowane, inaczej kanelowane, dla nadania smukłości, jak w porządku doryckim, ale głowice są wzięte z porządku toskańskiego. Rozmiary okien w obu kondygnacjach są różne. Większe z nich zapowiadają, iż na parterze mieściła się część reprezentacyjna pałacu. Na piętrze były pomieszczenia mieszkalne. Szczęśliwym trafem przetrwała znaczna część wnętrz, choć ruchomości już nie ma. Salon dekorowany sztukateriami w supraportach, czyli płycinach nad drzwiami, mieścił alegorię. Prawdy, odwagi, wiary i sprawiedliwości. Malowane motywy powielają modne wzory odkryte kilkadziesiąt lat wcześniej w Pompejach. Charakterystyczne, że w Belwederze również jest sala pompejańska. Nic dziwnego, wszak oba obiekty wyszły spod ręki Kubickiego. Od bez mała 200 lat trwają tutaj bardzo dobrej klasy sztukaterie. Na żeliwnej płycie kominka w salonie znajdujemy monogram właściciela Białaczowa, Stanisława Małachowskiego. Pomieszczenia były połączone ze sobą amfiladą drzwi. Jadalnię, salon, gabinet umieszczono na parterze, tak aby ogród był ich naturalnym przedłużeniem. To już cecha oświeceniowego sposobu budowania pałaców, tej propagowanej przez Jana Jakuba Rousseau łączności z naturą.
ale jak już mówiłem, są tu cechy tradycyjne, barokowe. Zgodnie z tamtą francuską modą, pałac lokowano entre cour et jardin, czyli między dziedzińcem a ogrodem. Ten barokowy jeszcze schemat powtórzono i w Białaczowie. Krajobrazowy park ukształtowano niegdyś wokół obszernej polany u stóp tarasu, będącego przedłużeniem salonu. W ostatnich latach Królestwa Kongresowego, krótko przed powstaniem listopadowym, inny znakomity architekt, Franciszek Maria Lanci, wzniósł w parku oranżerię i pseudośredniowieczne ruiny. Było to nawiązaniem do mody na sentymentalno-romantyczne ogrody, które powstawały w całej Rzeczypospolitej, że wymienię tylko Arkadię, Puławy czy Zofiówkę. Z ruin Lanciego pozostały smętne resztki, zaś oranżeria sama stała się ruiną. I jeszcze jedno. Ten pałac pomyślano jako wygodny dom mieszkalny dla jednej i to niezbyt dużej rodziny. Korpus główny dorównuje wielkością dzisiejszym willom Nouveau Riche. To również wyraz ówczesnej mody na skromność i zaciszność. Ten piękny polski pałac klasycystyczny wart jest obejrzenia i chwili zadumy. Tym bardziej, że mieści się tu dziś dom opieki społecznej.